Nawyki. Wszyscy wiemy, że są ważne. W końcu od dziecka mówiono ci, abyś nie wkładał palców do ognia, bo się poparzysz. Ja zaproponuję ci dzisiaj coś w wersji dla dorosłych. Zadbaj o poranną rutynę. Tak, co byś miał większe poczucie uziemienia i spokoju. Wyznacz najważniejsze zadania. Poranna rutyna nazywa się poranną. Się ją robi rano, a nie wieczorem, kiedy już jesteś zmęczony i nic się nie chce. Pro tip. Nie zwlekaj z działaniem i najważniejsze rzeczy ustalaj rano. A i nie zapomnij się przygotować. Zima nadchodzi. Zacznij od małych rzeczy. Jak już musisz, to opublikuj tę fotkę. Zrób coś kompulsywnego, co lubisz robić. Zadbaj o zdrowe odżywianie. Zdrowe jedzenie. Czyli takie, po którym czujesz się zdrowo. Nie nienawidzisz siebie. Nie wchodzisz co 5 minut na wagę. I nie masz obsesji, które wykluczają cię z życia społecznego. Nie musisz nikomu się tłumaczyć, co jesz i dlaczego. Możesz ugotować zdrowy gar na kilka dni. Ja tak robię, bo nie mam czasu na gotowanie. A nie chce mi się zamawiać byle czego. Grunt to sobie nie komplikować. Sprawdzone info po 5 latach zaburzeń odżywiania. I pamiętaj o przyprawach. Luzuj ile wlezie. To znaczy kochaj siebie, pij wino i oglądaj ulubionych twórców. Jakby ktoś pytał, kot symbolizuje panowanie nad czasem i przestrzenią. Czego nie robić? Nie wrzucaj postów na social media zaraz po przebudzeniu. I nie sprawdzaj social media co 5 minut. Okłamujesz się, że jesteś produktywny. Masz ważniejsze rzeczy do roboty. Nie dopuść do sytuacji, kiedy zaczynasz nienawidzić tego, co kochałeś. Nie przetrenowuj się. Szkoda, że nikogo nie obchodzi, ile wyciskasz. Poza tym ból może sugerować, że wyrządzasz sobie krzywdę. Wszyscy mają kompleksy na punkcie wyglądu i statusu społecznego. Każdy chce wypaść na bardziej zajebistego niż w rzeczywistości. Unikaj pośpiechu. Nikogo nie obchodzi to, czy osiągniesz coś teraz, czy za 20 lat. A, i nie noś spodni do nagrań. Żartowałem tylko czasem. Zacznijmy od epickiej muzy i błyskających napisów. Nawyki pozwalają ci zapanować nad chaosem. Nawyki wprowadzają porządek do twojego życia. Nawyki są jak stabilizatory nastroju. Pomagają poradzić sobie z dołkami, a nawet wyjść z depresji. Ale to dotyczy tylko tych dobrych nawyków. Te złe wywołują niepokój, drażliwość, kompulsywne myśli, negatywne dołki, zwątpienie w siebie, obniżenie samooceny. Nawyki. Czy dbasz o nawyki? Czy zwracasz uwagę na swoje nawyki? Czy myślisz nad tym, jak powinieneś się zachowywać, jakie zachowania są dla ciebie dobre, jakie zachowania są dla ciebie złe, które są dla ciebie pozytywne, budujące, a które cię niszczą? Czy zwracasz na to uwagę? Jeżeli nie robisz tego, co dość często się nam przydarza, szczególnie gdy nikt nam nie zwraca uwagi na to, że możemy popracować nad sobą, no to bardzo możliwe, że nie jesteś do końca zadowolony z siebie,
oraz ze swojego życia. Pomyślałem, że nagram to wideo w celach inspirujących, aby zmotywować, co po niektórych, do tego, żeby troszeczkę bardziej przyłożyć się do pracy nad sobą i aby skonstruować swoje życie tak, żebyście byli bardziej z niego zadowoleni. Pierwszy kluczowy nawyk, jaki warto jest wprowadzić w swoje życie, to jest planowanie, czyli umiejętność wyznaczania celów, umiejętność wizualizacji przyszłości i umiejętność antycypowania przyszłości, czyli zakładania czegoś, co może się przydarzyć w przyszłości i przygotowywania się na to. Podam taki przykład. Jeżeli chcę nagrać wideo na YouTube, to zakładam w swojej głowie, że będzie to jedno wideo, opublikuję je w sobotę i od razu w mojej głowie tworzy się taka szufladka, co ja muszę zrobić, żeby to wideo nagrać. Jeżeli chcę popracować nad swoją sylwetką, chcę dobrze wyglądać, to również tworzę w swojej głowie taką partycję, takie miejsce na plan treningowy i on uwzględnia na przykład 3 treningi w ciągu tygodnia, 2 treningi jogi dodatkowo, żeby się zrównoważyć i dzięki temu lepiej się ze sobą czuję. Jeżeli chcę nauczyć się jakiejś nowej umiejętności, to nie zakładam z góry, że znajdę na nią czas, tylko najpierw sprawdzam, czym aktualnie się zajmuję, co jest dla mnie ważne i dopiero staram się wpleść do swojej rutyny odpowiednie nawyki, tak aby zbudować dla siebie system, który całościowo pozwala mi osiągać moje cele. W jaki sposób możesz planować? Możesz kupić sobie duży kalendarz i powiesić go na ścianie. Ja tak zrobiłem, genialny sposób. Dzięki temu ciągle sobie przypominasz o tym, żeby planować. Konfrontujesz siebie z linią czasu i modelujesz swój umysł tak, żeby przyzwyczajał się do korzystania z kalendarza. Bo możliwe, że po prostu zapominasz o kalendarzu. Nie zwracasz na niego uwagi. Coś sobie wyznaczasz, ale potem go nie sprawdzasz. Ja wiem o tym, bo sam to robię. I gdyby nie to, że istnieją też kalendarze wirtualne, czyli cyfrowe, to prawdopodobnie miałbym problemy z tym, żeby śledzić kalendarz cały czas. Na szczęście mamy możliwość używania kalendarzy cyfrowych. Jakie są kalendarze? To jest na przykład Google Kalendar, albo kalendarz w telefonie, albo na przykład kalendarz z Windowsa, tak, czyli z systemu operacyjnego. I można nawet synchronizować wszystkie kalendarze i poniekąd one się same synchronizują, jeżeli masz dobrze poustawiane konta. Także polecam się tym zainteresować. Jeżeli chodzi o planowanie, warto jest też robić sobie listę z celami oraz priorytetyzować te cele. Czyli nie wyznaczać na ślepo milion celów do osiągnięcia i nie oczekiwać, że osiągniesz je wszystkie, tylko zaznaczać te, które są naprawdę ważne i realistycznie oszacowywać swoje oczekiwania, tak żebyś mógł je osiągnąć. Żebyś nie miał tylko fantazji, ale żebyś miał tutaj konkretny plan. Nawyk numer 2, a w zasadzie zespół czynności, które składają się na nawyk numer 2. A nawyk numer 2 nazywa się higiena osobista. Choć brzmi to banalnie i prawdopodobnie większość z was się teraz śmieje, to powiem wam szczerze, że zauważyłem, że wiele osób ma z tym problem i często zapominają o tym, żeby po prostu dbać lepiej o siebie. Nasz umysł odzwierciedla to, jak dbamy o ciało. Jak nie dbamy o ciało, to w naszym umyśle mamy takie same brudy, tak, czy jakieś nieczystości, czy innego rodzaju nawyki, które odzwierciedlają to, jak traktujemy nasze ciało. Jeżeli nie dbasz o siebie, nie mówię tutaj tylko o higienie w sensie mycia się, czy mycia zębów, czy w ogóle dbania o czystość ubrań, ale mam tutaj też na myśli higienę umysłu. Czy medytujesz, czy piszesz w dzienniku, czy reflektujesz, czy chodzisz na spacery, czy uprawiasz jakiś sport, jogę. To wszystko ma na ciebie wpływ. I warto jest o to zadbać, żeby po prostu mieć lepszej jakości życie. I żeby na starość, tak, nie chcę tutaj nikogo obrażać, po prostu nie czuć się ze sobą źle. Nawyk numer 3, czyli poszerzanie kompetencji. Czy stale się uczysz i rozwijasz? Czytasz książki, które cię interesują? Przeglądasz filmy, które cię inspirują? Czy kupujesz i korzystasz z kursów online, które rozwijają ciebie i inspirują cię do działania? Jeżeli nie, jeżeli tego nie robisz, to bardzo możliwe, że czujesz się troszeczkę wycofany ze swojego życia
i możesz mieć troszeczkę niskie poczucie wartości względem siebie, że się po prostu nie rozwijasz. Tutaj też warto jest przyjrzeć się swoim nawykom. Czy jesteś konsekwentny w tym, w czym chcesz się uczyć? Na przykład, czy kupujesz książkę, tak, i czy czytasz ją od deski do deski i robisz ćwiczenia, czy po prostu zaczynasz, ale gdzieś rzucasz na półkę i zapominasz. Albo kupujesz kurs online, zaczynasz go przeglądać, ale go porzucasz, nie kończysz do końca. Jeżeli masz tego typu negatywny nawyk zbudowany, to on będzie negatywnie wpływał na twoją samoocenę, bo będziesz podświadomie miał takie przekonanie, że do niczego się nie nadajesz, no bo jak wszystko to, co robisz, zaczynasz, ale nie kończysz, to nigdy nie będziesz miał takiego poczucia wewnętrznie, że możesz na sobie polegać. Zacznij od tego. Zacznij od budowy samooceny i nawyku samoskuteczności, czyli takiego wewnętrznego przekonania, że to, co robisz, jest warte twojego czasu i uwagi i będziesz to tak długo robił, aż będziesz w tym dobry. 4. Praktyka wdzięczności. Czy praktykujesz wdzięczność na co dzień? Założę się, że nie robisz tego. Wiem, wszyscy jesteśmy poniekąd winni, bo nie jesteśmy tego uczeni od dziecka. Ja sam osobiście mam z tym problem. Ciągle muszę przypominać sobie o tym, żeby praktykować wdzięczność. To też troszeczkę wynika z mojej natury, bo jestem bardzo ambitną osobą i mój umysł ciągle dąży do tego, żeby wszystko poprawiać i ulepszać i chcę, żebym ja stawał się lepszy i to też często sprawia, że nie doceniam tego, co mam, tylko chciałbym jeszcze, żeby było lepiej i żeby troszeczkę przystopować tą tendencję, sam osobiście musiałem nauczyć się wdzięczności. Musiałem to zrobić, bo gdybym tego nie przyswoił, gdybym tego nie wcielił do swojego życia, to prawdopodobnie całe życie chodziłbym spięty i neurotyczny i sfrustrowany tym, że rzeczy nie są takie, jakie chciałbym, żeby były, a rzeczy nigdy nie są takie, jakie chciałbym, żeby były, bo taka jest natura naszych pragnień. I wdzięczność pozwala mi być, docenić to, co mam, docenić siebie. Przede wszystkim zauważyłem, że im więcej w swoim życiu praktykuję wdzięczności, tym większą mam samoocenę. I to tyczy się też wdzięczności wobec innych ludzi. Im bardziej doceniam innych, im częściej komplementuję inne osoby, im więcej pozytywnych cech widzę w innych ludziach, tym potem więcej pozytywnych cech ja sam widzę w sobie i inni ludzie też widzą we mnie. Więc to działa w jakiś magiczny sposób, prawdopodobnie na zasadzie projekcji. I zachęcam ciebie do tego, żebyś spróbował, albo przynajmniej żebyś przypomniał sobie o tym, że warto praktykować wdzięczność. Żebyś siadł ze sobą w ciszy i spokoju, może w medytacji, może przy dzienniku i zapisz te rzeczy, za które jesteś najbardziej wdzięczny. Nawyk numer 5. Odpuszczanie i uwalnianie emocji. Czy odpuszczanie i uwalnianie emocji można uznać jako nawyk? Myślę, że tak. No bo skoro mamy taką tendencję do tego, żeby trzymać sobie napięcia i ciągle się wszystkim spinać i przejmować, to dlaczego nie mielibyśmy uczynić jako nawyku odpuszczanie i uwalnianie? Oczywiście trzeba to ćwiczyć, trzeba to praktykować, trzeba sobie o tym przypominać. Trzeba medytować, reflektować, ćwiczyć uważność i przede wszystkim mieć świadomość tego, że zawsze możemy coś odpuścić albo uwolnić. Oczywiście są tutaj wyjątki od tego, szczególnie gdy mamy do czynienia z jakąś traumatyczną sytuacją, z jakąś tragedią, albo nie możemy uwolnić emocji, nie potrafimy odpuścić, coś nas naprawdę mega dołuje, nie możemy dać sobie miłości, nie możemy dać sobie współczucia. Wtedy warto jest poprosić kogoś z bliskich osób, żeby podtowarzyszył nam w tych trudnych uczuciach, albo po prostu posiedzieć w samotności, postarać się troszeczkę pomedytować nad tym, może wypisać gdzieś w dzienniku. Mi to bardzo pomaga, gdy siedzę i piszę o swoich emocjach i uczuciach w dzienniku. Zazwyczaj wygląda to tak, że mam takie uczucie, jakby eksplodowała bomba i zaczyna wszystko po mnie spływać, zupełnie jakbym przetkał rury. No i tak jak się wszystko nagromadzi, tak ze mnie spływa i potem czuję ogromny chill,
i wewnętrzny spokój. Słuchajcie, jeżeli chcielibyście uzyskać więcej informacji i mieć do dyspozycji dodatkową dawkę motywacji do zmiany, do pracy nad sobą, to zapraszam Was do mojego kursu motywacji, który stworzyłem i jest dostępny u mnie na stronie internetowej projektfindyourself.com.pl. Kurs umożliwia naprawdę mega dużą zmianę mentalną. Jest tam bardzo dużo ćwiczeń do pracy nad sobą, nad swoją motywacją. Jeżeli macie z tym problemy, to serdecznie zapraszam. Zapraszam Cię również na konsultację, jeżeli chcesz, abym potowarzyszył Ci przy Twojej wewnętrznej przemianie i pracy nad sobą, oraz do podcastu Po Całości, gdzie wspólnie z Aleksandrem omawiamy najważniejsze tematy związane z rozwojem osobistym, intelektualnym, psychologicznym oraz wewnętrznym dojrzewaniem. Niedawno uruchomiłem nową możliwość rozwoju, która działa na zasadzie wsparcia mnie na Patronite. Osoby, które będą mnie wspierać, dostaną dostęp do prywatnej grupy na Facebooku, gdzie ja będę umieszczał dodatkowe materiały. W zeszłym tygodniu umieściłem materiał dotyczący medytacji oraz nagranie poza scenami, które uchwyciłem tuż przed rozpoczęciem ostatniego nagrania podcastu Po Całości. Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do dodatkowych materiałów, zacznij mnie wspierać i widzimy się w rzeczywistości 5D, chciałem powiedzieć, ale tak naprawdę to jest kwestia bardzo indywidualna. Po prostu jak chcecie mnie wspierać, to oferuję ekstra wyczesy i wypasy. Wszystkie niezbędne linki są na dole w opisie. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia następnym razem. Miłego. Elo, błyśka.